Fuj, co to? Kulka ze śluzu. Wiem, co powiesz, że nie powinienem przynosić do stołu przysmaków, chyba że mam dość dla wszystkich. Skąd to masz? Z Malmaku, ze sklepu Eda. Zwykle kupowałem wiśniowe, ale tym razem mieli flegmowe. Podziękujemy. Będzie więcej dla mnie. Cieszę się, że znalazłem je podczas sprzątania statku. Jeszcze kilka miesięcy, aby się popsuły. Nie są aż tak ohydne. Karaluch, ktoś opuścił się w sprzątaniu. Wyszedł z twojej torebki. Nie będę więcej kupował u Eda. Przyleciał z Melmaku. To unikalny okaz. Już mamy unikalny okaz z Melmaku. Porównujesz mnie z karaluchem? Przyniosę spray. Tak z ciekawości. Jaki to byłby donut? Zwykły. Zastanawiamy się, co zrobić z karaluchem. Po co? Poszedł sobie. Zaraz wracam. Dokąd idziesz? Idę zamówić donaty przez telefon. Po moim domu chodzi karaluch z kosmosu. Chodź tu. Po co te tajemnice? Nie chciałem denerwować Kate. Czym? Myślę, że zdenerwowałby ją ogromny karaluch. Niebieskie oczy wrócił. Rozpakujcie torby, odwołaj dezynsektora. Zabiłem karalucha. Jak go zabiłeś? Sprayem. Bądź w kontakcie, Willy. Chodź, Kate. Ty zostajesz, to twój karaluch. Był mój, kiedy miał 2 centymetry długości. Teraz należy do całego świata. Czego użyje facet od dezynsekcji? Nie wiem, pewnie sprayu. Lepiej schowaj się w kuchni. To ulubione miejsce karaluchów. Wolisz schować się tam? W razie czego będę na lodówce. Gdzie one są? W sypialni, ale nie ma ich dużo. Jest tylko jeden. Niech pan nie używa sprayu. Ostrzegłeś go? Tak, ale on mi chyba nie wierzy. Może lepiej otwórz drzwi. Wypuśćcie mnie stąd. Podejdę do tego w sposób naukowy. To samo powiedzieli faceci z Detroit, zanim spadła na nich plaga jafisiów. Czego? Pijących krew pasożytów, które przybierają kształt organizmów, które atakują. Te książki podają, że najlepiej zabija się karaluchy kwasem bornym. Próbowali się nim pozbyć jafisiów. Pomogło? Ujmę to tak. Detroit zaczęto nazywać miastem jafisiów. Dokąd idziesz? Do apteki. Wykupię cały zapas kwasu bornego. Zabierz mnie ze sobą. Wiesz, że nie mogę. Najpierw Kate i dzieci, teraz ty. Czuję się jak śliczna dziewica. Co? No ta, którą tchórzliwi współobywatele oddali smokowi na pożarcie. Nie zostawiłbym cię, gdybym miał wybór. To mnie uściskaj. Czemu? Bo możemy się już nie zobaczyć, a nigdy nie mieliśmy czasu, by... się uściskać. Wcale nie chcesz mnie zjeść. Mam mnóstwo chrząstek i będziesz miał po mnie zgagę. Niedługo będą donaty. Dobry pomysł. Nastaw kawę. Specjalizuje się w psychozach u mrówek i karaluchów. A masz. I będziesz ładnie pachnął. Alf, jesteś cały? Cześć. Kupiłeś donaty? Alf! Co robiłeś? Niewiele. Pooglądałem telewizję, zabiłem robala. Jak? Tanią wodą kolońską.
To perfumy, kupiłem je Kate na ostatnie urodziny. Skąd wiedziałeś, że podziała? Przeanalizowałem skład i wziąłem pod uwagę to, co wiem o psychice melmackich karaluchów. Zdałem się na szczęście. Że też sam jeden go zabiłeś. Mogłeś zginąć. Jeśli trzeba bronić domu, wychodzi ze mnie zwierzę. Taki już jestem. Co powiesz na bajkę na dobranoc? Jestem zbyt zmęczony na opowiadanie bajek. Ja ci opowiem. Dobrze. Co wybierasz? Słoń Barbar, księżniczka na ziarnku grochu, czy dzielny Alf i ogromny karaluch? Chcę o księżniczce. Dobra. Sam sobie poczytaj. Co to za roślina? Wygląda na rosiczkę. To rosiczka z Wenus. Zabierzcie ją stąd. To tylko roślina. Rozjaśnia pokój, produkuje tlen, zjada owady. I ołówki.